Mamy odreagowanie. Cześć wszystkim, Mr. Hein z tej strony, to jest kanał We Are Crypto. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie od strony tradingowej, niekoniecznie technicznej, ale tradingowej, na temat tego, co dzieje się aktualnie na Bitcoinie, na kryptowalutach, więc jeżeli ten temat Ci się podoba, zostaw łapeczkę w górę, a my przechodzimy do ogłoszeń, po czym przejdziemy do tematu odcinka. Telegram UR Crypto to miejsce, w którym w pierwszej kolejności komunikuję się z moimi widzami. Tutaj znajdujesz w pierwszej kolejności informacje o airdropach, zagraniach i nie tylko. Link oczywiście tak samo w opisie tego filmu. Zapraszam. Discord UR Crypto to jest miejsce, w którym musisz po prostu być. To jest miejsce, w którym ja i mój zespół dzielimy się praktycznymi wskazówkami, jak zgarniać airdropy, jak zarabiać pieniądze, jak poruszać się na rynku kryptowalut i wiele więcej. Także zapraszam, a link masz oczywiście w opisie tego filmu. Okej, dzisiaj będziemy troszeczkę mówić o tym, co ostatnio działo się tutaj od strony tradingowej, technicznej, także zaczynamy. Słuchajcie, ostatnio cieszyłem się, gdzieś tam grzmiałem z tymi moimi shortami. Co ciekawe, po zakończeniu ostatniego odcinka mieliśmy gigantyczny spadek. To oczywiście był fart, bo tego się nie dało przewidzieć, ale no fajnie to weszło. Byłem wtedy w shortach i pisałem Wam o tym transparentnie na Telegramie i Discordzie, że większą część shortów zamykam i szedłem odpoczywać po weekend. Co ciekawe, my tutaj wtedy bardzo fajnie gdzieś tam spadliśmy sobie, może to powiększymy, jak to wyglądało, był gigantyczny, po prostu gigantyczny spadek. Spadek spowodowany tym, że Kanada blokuje Binance, tam, że Binance wynosi się z Kanady. No mniejsza większość, chodzi o to, że był to wybitnie negatywny news i rynek pociągnięty został ze sobą. Newsy w krypto, który jak wszyscy wiemy jest rynkiem bardzo mało płynnym, newsy pojawiają się dokładnie w tych momentach, w których pojawić się powinny. Co za przypadek. Generalnie tutaj mieliśmy bardzo fajny ten spadek i co ciekawe, mocno pociągnęło to Bitcoina, pociągnęło to też Ethera, niekoniecznie wszystkie alty. No i po tym mieliśmy bardzo mocne, bardzo fajne odreagowanie, takie weekendowe wzrosty do góry. I teraz tak, ja sobie trochę skorygowałem ten nasz wykres, o którym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu. Nawet mocno go sobie skorygowałem. I teraz tak, patrzymy teraz na dniówkę, tak jak widzicie, na Bitka. Ja generalnie uważam, że zobaczcie, tutaj nam pojawił się między 25 a 24700, pojawił nam się dosyć duży order blok zakupowy. To jest te liquidity, które prawdopodobnie zostanie ściągnięte, tylko zwróćcie uwagę, że my jesteśmy teraz w fazie B, czyli przykładowo tu mieliśmy A, B, tak? I teraz pytanie, i to jest moim zdaniem, ja to traktuję jako falę korekty trendu spadkowego, tak? I pytanie, gdzie nas ta korekta wyprowadzi, tak? Czy my będziemy, już ona się kończy, czy może dojdzie dotąd, może dojdzie dotąd. Jest to oczywiście jak najbardziej możliwe, żebyśmy nawet zahaczyli o 29 tysięcy. To będzie zależało, jakby fala C będzie też zależała od tego, gdzie zatrzyma się fala B po prostu, tak? To jest bardzo istotne, dlatego to trzeba obserwować. Ja sobie już jednego malutkiego takiego tyciego shorta sobie otworzyłem. Na jednym z kont na PrimeXBT, które też sobie testuję, o PrimeXBT też dzisiaj troszeczkę powiemy. I generalnie od tego, jak będzie wyglądała ta faza, fala B, tak będzie wyglądała też fala C, więc tutaj jest pilna obserwacja. Osobiście uważam, że dalej podtrzymuję swoje zdanie. Na razie nie widzę tego, żeby tu, o tym odreagowaniu mówiłem, nie? Cały czas, że będą pojawiały się odreagowania, bo rynek nie porusza się pionowo w jedną czy drugą stronę, tylko jest takie, wiecie, jak piłeczka, bing, bing. Także to odreagowanie miało nastąpić, uważam, że ono jeszcze może pójść wyżej, tak? Zwróćcie też uwagę na to, że nawet jeżeli ktoś jest zwolennikiem czy coś tam analizy technicznej, to zwróćcie uwagę, że tu mieliśmy dołek, ale ten kolejny dołek, nawet dobra, załóżmy, że to był scam week, no to ten dołek jest niższy niż ten dołek. A szczyty, mieliśmy jeden szczyt, drugi szczyt, tak, nawet ten, był niższy niż ten szczyt. Tak? Więc nawet jeżeli tutaj musielibyśmy wybić się powyżej tego szczytu co najmniej, żebyśmy mieli tutaj odwrócenie trendu. Na razie tego nie widać. Czyli ta fala B musiałaby się skończyć, w moim mniemaniu, jeżeli się mylę, poprawcie mnie w komentarzu, do tego zachęcam, ta fala B musiałaby się zakończyć powyżej wierzchołka, no tutaj tego punktu zero, tak to nazwijmy, czyli no nie wiem, załóżmy, o tak, czyli musielibyśmy dolecieć na 27, 29, 700, 20,
20, nawet 30 tysięcy. Wówczas byśmy mówili o tym, że to jest zmiana trendu. Jakie jest na to prawdopodobieństwo ze względu na to, o czym mówiłem wcześniej, że cykl memcoinów się zakończył, no dobra, one tam jeszcze trochę rosną, trwają i tak dalej. Wchodzimy w wakacje. No i ogólnie ja już osobiście dostrzegam taką troszeczkę nudę na rynku. Dzieje się, nie powiem, że się nic nie dzieje, ale już dzieje się na pewno mniej. Już nie ma tak, że arbitrum strzela, że alty strzelają i tak dalej. Teraz tak naprawdę jesteśmy troszeczkę w takim martwym punkcie. Czy faktycznie teraz niektórzy uważają, dobra, teraz jest to the moon, tak, będziemy lecieć, a niektórzy uważają, że dolecimy do 30 tysięcy, no jeżeli dojdziemy do 30 tysięcy, to uważam, że polecimy wyżej, a niektórzy uważają, że nie, no to teraz jest odbicie korekcyjne i lecimy w dół. I ja jestem właśnie w tej trzeciej grupie, tak jak już pewnie wiecie, część coinów mam na, no trzymam baga, żeby po prostu być przygotowanym, gdybym się pomylił i faktycznie polecimy w górę, no to jestem zabezpieczony, tak? Z tym, że pamiętajcie, że tak jak sobie rozmawialiśmy wcześniej, mówiłem o tym też na Discordzie, więc kto jeszcze nie jest na Discordzie, linki macie w opisie, my żeśmy sprzedawali nasze coiny mniej więcej w tej okolicy. Także wszystko, co sprzedawaliśmy wtedy, jest obecnie jest w promocji razem z tokenami Arbitrum, które też, no tutaj społeczność UR Crypto miała bardzo fajnego airdropa. Obecnie, jeżeli ktoś się gdzieś tam cashował, no to teraz nawet jak sobie odkupił, także na dzisiaj jakby odkupił po 1,22, no to raczej jest w promocji, także super. O Arbitrum sobie jeszcze za chwilę też powiemy. Także tak to wyglądało wtedy. Tutaj dla nas. Potem był bardzo ładny short i mówiłem o tym, mówiłem, gdzie zamykam zresztą tego shorta. Poszedłem sobie odpoczywać w weekend. Teraz widzimy odreagowanie i teraz najważniejsze jest to, gdzie ono się zakończy. Zobaczymy. Ja osobiście jestem w małym shorcie, ale małym, na giełdzie Prime XBT, którą zresztą będę chciał Wam za chwilę pokazać. Tutaj widzicie giełda Prime XBT. Jestem w delikatnym shorcie, 0,1 bitka, jak widzicie, pod wodą. Kolejny order mam wystawiony tutaj i będziemy obserwować, co się będzie po prostu działo. Najciekawsze tutaj w tym wszystkim jest to, że giełda Prime XBT, tak jak widzicie, jest giełdą, która, okej, ktoś powie, ale ona jest nieintuicyjna, w ogóle o co tutaj chodzi, dziwna giełda. Jeżeli grałeś do tej pory tylko na krypto, tak, no to będzie dla Ciebie to dziwna giełda. Nie ma tutaj trybu isolated, tylko wszystko jest cross margin, tak jak u normalnego brokera. U normalnych brokerów w większości przypadków macie wszystko cross margin i po prostu operujecie swoim stop lossem. Na giełdzie kryptowalutowych macie ten tryb isolated, który jakby można powiedzieć, że on ma w sobie wbudowany stop loss, bo odpowiadacie tylko wartością danej pozycji, nie? Dlaczego używam Prime XBT? Szczerze, to dlatego, że mi się po prostu podoba i podobają mi się kilka giełd, których używam, ale jeśli chodzi o taki aktywny trading, używam Prime XBT. Jest kilka powodów. Po pierwsze, nie ma KYC, przynajmniej na razie. Wiadomo to, że Prime z czasem wprowadzi te KYC, bo to jest raczej normalne. Wszystkie giełdy to wprowadzają. Drugim powodem dla mnie najistotniejszym jest to, że mogę mieć kilka pozycji na dane aktywo. Czyli jak tutaj mam 0,1 bitka, za chwilę otwieram znowu 0,1 bitka, może potem otworzę sobie znowu 0,1 bitka, to będą trzy oddzielne pozycje, każda z innym stop lossem, każda z innym P do L, czyli profit do straty ratio. Nie? I dlaczego to jest istotne? Dlatego to jest istotne, że większość giełd kryptowalutowych, jak nie wszystkie, uśrednia Wam pozycję. Czyli jakbym otworzył tak jak tutaj mam 0,1 i otworzyłoby mi drugie 0,1, to w praktyce mam uśredni mi 0,2, no i będę miał średnią cenę wejścia gdzieś w tym miejscu, nie? A mi na tym nie zależy. Ja chcę mieć dwie różne. Wiem, że to może jest szczegół, ale ten szczegół jest dla mnie bardzo istotny przykładowo. Myślę, że wielu traderów się z tym zgodzi i pod tym podpisze. Kolejna informacja dla Was jest taka, możecie sobie to wykorzystać, że tam jest coś takiego, że macie bonus na konto. Jeżeli wpłacisz $500 na trading, no to dostajesz 100 za darmo, nie? I tutaj macie informację, jeżeli przykładowo masz zamiar grać i tutaj też przestrzegam, bo jeżeli jesteś nową osobą, no to nie zachęcam Cię do tego, żebyś zaczynał od tradingu, bo to się źle dla Ciebie skończy i to Ci mówię od razu, ale jeżeli jesteś aktywnym traderem i zamierzasz gdzieś tam użyć Prime XBT, no to może być dla Ciebie bardzo ciekawa opcja. Dlaczego? Dlatego, że jak sobie otwierasz konto, wpłacasz $500, masz tą stówę gratis, no i sobie tym grasz. Zasada jest prosta. Jeżeli stracisz, no to stracisz tą stówę, nie? Tą bonusową. Ale jeżeli zarobisz, no to wtedy zarobisz tą stówę i możesz ją wypłacić
po zysku. Nie można ją wypłacić jakby wcześniej, czyli nie może być tak, że zakładasz, wpłacasz 500 i tą stówę już wypłacasz, tylko musisz tym grać, operować. Jeżeli stracisz, no to nic się nie dzieje, bo tracisz ten bonus. Jeżeli zarobisz, no to zarabiasz ten bonus i go wypłacasz. Także jest to jedna z moim zdaniem spoko opcji, żeby gdzieś tam sobie zminimalizować te ryzyko. I teraz co się później robi? No okej, możesz sobie, jeżeli ktoś jest zuchwały, a nie oszukajmy się, że są takie osoby, nie ma KYC, więc co robisz? Wypłacasz? Nie wiem, wysyłasz sobie na inną giełdę, żeby przemienić te środki, otwierasz nowe konto na nowego maila, wpłacasz i odbierasz bonus jeszcze raz. I wiem, że są tacy ludzie, którzy tak robią. Giełda poniekąd na to pozwala, więc why not? Chcecie, to róbcie, sam z tego korzystam, więc mi to nie przeszkadza, póki jest brak KYC, póty też będę miał kilka kont na PrimeXBT, bo jest to po prostu dla mnie wygodne. Nawet jeżeli ktoś tam operuje mniejszym, nawet niekoniecznie mniejszym kapitałem, bo na przykład jeżeli masz 5000 dolarów, a giełda ci daje za każde 500 dodatkową stówę, czyli dodatkowe 20%, no to jak sobie założysz 10 kont, no to w praktyce dostajesz darmowego tysiaka. Wiem, może być to upierdliwe przeskakiwanie później między tymi kontami, ale w praktyce jest to możliwe, bo dlaczego nie? Więc jeżeli chcecie, możecie sobie z tego skorzystać. Linki macie w opisie, a jeżeli ktoś nie chce kombinować, to i tak macie ode mnie tam bonusy na... Bonus jest 7% do depozytu oraz bonus jest 25% do fee na giełdzie, o ile się nie mylę, tak? Chyba tak. Także możecie sobie tam sprawdzić. Myślę, że jest to całkiem spoko opcja, którą warto rozważyć. Dodatkowo, jak pewnie część już z Was zauważyła, PrimeXBT ma też takie rzeczy jak przykładowo Forex. Euro do dolara, przykładowo, tak? Euro 50, tak? Czyli to jest indeks. Indeks S&P, proszę bardzo, jeżeli kogoś to interesuje. S&P 500, proszę bardzo. Także to jest kolejny plus, że to jest taka multigiełda, bo nie mamy tylko krypto, ale mamy też indeksy, mamy też surowce, złoto przykładowo jest, tak? Także też można sobie z tego pokorzystać, można sobie, pod jakim to jest symbolem złoto tutaj? Gold po prostu. Także też można sobie na tym pograć, można sobie z tego pokorzystać. Także jeżeli ktoś jest takim, no wiecie, zatwardziałym traderem, lubi różne aktywa, proszę bardzo, można sobie korzystać z tej giełdy. Są jeszcze do niej bonusy. Aha, jeżeli kogoś interesuje, jak długo ta giełda jest na rynku, no bardzo długo, bo ja pamiętam, że nawet na poprzednich hossie oni byli, jeszcze wcześniej byli, więc dosyć długo. No i tyle, tak to wygląda. Także jeżeli ktoś ma ochotę, to sobie testujcie, a my przechodzimy do dalszej części odcinka. A więc, podsumowując Bitka, póki co jesteśmy w fazie korygującej, korekcyjnej ruch spadkowy, tutaj w fali B i zobaczymy, gdzie nas ta fala zaprowadzi. Oczywiście nie jest wykluczone to, że nagle pojawi się jakiś super hiper news, który sprawi, że my polecimy sobie bardzo tutaj wysoko i nasz scenariusz spadkowy zostanie zanegowany, bo to jest oczywiście zawsze możliwe, tylko pytanie, na ile to jest prawdopodobne. W mojej opinii nie jest to mocno prawdopodobne, dlatego trzymam się scenariusza takiego, że odreagujemy i polecimy w dół. Te odreagowanie będę oczywiście traktował jako miejsce na dobranie sobie różnego rodzaju shortów, między innymi na Bitku. Także tak to wygląda z mojej strony. Dajcie znać, co Wy sądzicie o Bitcoinie, a teraz przejdźmy sobie do Ethereum. Ethereum tutaj, tak jak widzimy, nie malowałem zbyt dużo. To jest akurat wykres tygodniowy. A przejdźmy sobie na wykres dzienny i co się tutaj wydarzyło. Ethereum, zwróćmy uwagę na to, że tutaj po wypiciu swojego ATH na poziomie 2100 i to miało związek oczywiście z newsem, już to chyba mówiłem gdzieś tam na poprzednich nagraniach, od tamtej pory praktycznie cały czas spadamy. I wtedy pamiętam też, że tu mieliśmy bardzo duży wzrost, bardzo fajny wzrost i pamiętam, że tutaj też ludzie mówili, że kurde, ale to jest jedno z ważniejszych wydarzeń w historii w ogóle krypto i tak dalej i teraz to już w ogóle tylko na księżyc, nie? No nie, zawsze w krypto praktycznie w 99% przypadków występuje ta sama zasada. Sell the news, bach, ścinamy. Także teraz też to mieliśmy, tak? Tutaj zaliczyliśmy niższy szczyt i tutaj znowu uderzyliśmy w support, nawet go troszeczkę naruszając, przebijając. Oczywiście zasada jest prosta, jeżeli im więcej razy uderzamy w dane wsparcie, w dany support, no to tym większe prawdopodobieństwo, że ten support w końcu przebijemy. Ethereum tutaj praktycznie idzie tak samo jak Bitcoin, także no tutaj nic więcej Wam nie powiem. Teraz jesteśmy w fazie korekcyjnej, wzrostowej i zobaczymy, jak będzie dalej. Jeżeli faktycznie zwalimy się tak, jak tutaj liczymy na Bitcoinie, że się zwali, no to bardzo możliwe jest to, że znajdziemy się na poziomie poniżej 1700 dolarów za jedno Ethereum, co nie jest w sumie już tak daleko. Arbitrum. Arbitrum jeden z najciekawszych tokenów tej
tego oraz przyszłego cyklu. Bo ten, to, co teraz się dzieje, to jest bez wątpienia cykl, który w mojej opinii powoli się ukończy. No i prędzej czy później nadejdzie następny cykl, w którym uważam, że arbitrum będzie wiodło prym. Okej, ktoś powie, no ale poligon na przykład też jest dobry. On jest dobry, ale przecież jedno i drugie może grać skrzypce, tak, grać swoją muzykę, jedno i drugie może rosnąć. Chciałem powiedzieć to, że arbitrum jest jednym z najbardziej liczących się, jak nie najbardziej liczącym się, chainem L2, tutaj wśród w ogóle L2, jak na Ethereum, nie? Bo okej, poligon też jest, no ale mam wrażenie takie, że na arbitrum się więcej działo, więcej coinów robiło takie jakieś super furore, nie wiem, RDNT przykładowo, tak, Magic. No dużo tych coinów było na tym ekosystemie, a jakby zwieńczeniem tego wszystkiego był token arbitrum. I uważam, zwróćcie też uwagę, jak ten token zareagował. Tutaj na 1 dolar równo, nawet nie spadliśmy poniżej, równo 1 dolar było wsparcie. I tutaj było masa orderów wystawionych, masa orderów po prostu, bo ludzie liczyli na to, że tutaj spadniemy i to wiecie, taka jest psychologiczna bariera, nie? Uderzyliśmy w ten 1 dolar, wybiło te ordery, poszliśmy do góry, no i zrobiliśmy praktycznie 21% w kilka dni, nie? To super wynik. Jakby się nad tym zastanowić, jeżeli tutaj ktoś to grał, nie? Więc gratulacje dla tych osób, bardzo dobry trade, nie? No pytanie, kiedy go zrealizujecie jeszcze? Ja generalnie do arbitrum podchodzę tak, część tam sobie poralizowałem, no to pewnie wiecie, bo ten airdrop był bardzo dobry dla mnie i dla mojej społeczności, mam nadzieję, no wiem zresztą, że też. Część sobie poralizowałem, ale część też zostawiłem i będę sobie skupował, bo arbitrum uważam, tylko że ja to traktuję typowo jako moonbug, w ogóle nie mam zamiaru tym tradeować czy coś w tym stylu, tylko po prostu będę to skupował na dołkach i trzymał dłużej, bo tutaj uważam, podtrzymuję to, tak jak mówiłem to wcześniej przy tokenie arbitrum, jak airdrop wychodził, pewnie widzieliście, że te wyceny za arbitrum powinny być duże. To powinny być bardzo fajne wyceny, ale tylko czasu potrzeba. To nie będzie tak, że to się wydarzy dziś czy jutro, bo zwróćcie też uwagę na jedną rzecz, że może sobie pomalujemy na żywo trochę. Mam nadzieję, że lubicie malunki. Jeżeli lubisz malunki, to daj łapkę w górę. Okej. Tu jest dwójka mniej więcej i tu jest dolar. I o co mi w ogóle chodzi tutaj w tych moich wygibasach? O to mi chodzi, słuchajcie, że uważam, że my zobaczymy prędzej poniżej dolara, niż zobaczymy powyżej 2 dolarów, bo na razie to my się w tym przedziale kręcimy. Dlaczego? Zwróćcie uwagę na to, że co się zdarzy, jeżeli arbitrum pojawi się, nie wiem, na przykład jutro powyżej 2 dolarów, no 2,40 na przykład lecimy. Uważam, że bardzo duża część osób, które trzyma airdropa, bo zwróćcie uwagę, że nie wszyscy sprzedali tego airdropa, będzie sprzedawać po takich wycenach. Jeżeli byśmy zrobili razy dwa od dzisiaj, to myślę, że dużo ludzi zrzuci tego tokena. A co się wydarzy, jeżeli on spadnie tutaj? Myślę, że też, że dużo osób to skupi. Na arbitrum jeszcze nie mieliśmy czegoś takiego jak zwątpienie. Tu jest dużo hype'u, dużo emocji jeszcze w tym tokenie i chciałbym te zwątpienie zobaczyć, bo to zawsze przychodzi, tylko czas, po prostu czas, nie? Jeżeli będzie te wszystkie elementy się pokryją, jeżeli bitek faktycznie będzie spadał, oczywiście cały czas podkreślam, że negacją scenariusza jest wybicie się tu wyżej. Jeżeli bitek by spadał, arbitrum też będzie spadać, te wsparcie puści, jak zawsze te wsparcia zawsze puszczają. Ono może być mocne, jest tutaj duża społeczność, ale jeżeli to będzie uderzenie, no to w końcu puści i my spadniemy niżej. I to będę traktował wtedy jako dobrą okazję na odkup tego tokena, bo uważam, że oni to po prostu wypchają wyżej. Arbitrum Foundation, które też no tutaj bardzo ważną rolę odgrywa, myślę, że będzie im zależało na tym, żeby ten token wypchnąć wyżej. I jeżeli wszystko na ekosystemie, na samym chainie arbitrum będzie odgrywało się dobrze, będzie to rosło, szło w takim kierunku, jak szli do tej pory, to tutaj się pojawią dobre wyceny. Tutaj będziemy widzieli nawet 5 i więcej dolarów na tokenie. Dlaczego nie? Nie takie wzrosty widzieliśmy na krypto. Więc uważam, że to jest jak najbardziej realne, jak najbardziej możliwe. Także daj znać w komentarzu, czy masz token arbitrum, bo jest to, myślę, bardzo istotny case. Przechodzimy teraz do Atoma. Atoma kosmosu, które też bardzo wiele osób lubi, grzeje i bardzo fajnie. Zwróćcie uwagę, że tutaj również Atom w lutym, można powiedzieć, dobił sobie do chwilowego, powiedzmy, ATH, tak, no, bardzo chwilowego, bo tutaj mieliśmy tą górkę. W momencie, gdy alty rosły, ja to mówiłem, że to był taki mini alt season, nie taki, jak my byśmy wszyscy chcieli, bo każdy by chciał, żeby Atom poleciał na 100 dolarów, nie? Tylko przypominam Wam o tym, ja lubię ten ekosystem bardzo, ale zwróćmy uwagę na zagrożenia związane z Atomem, między innymi to, że jest to coin, który jest coinem zeszłej hossy. I to jest jedno z wielu zagrożeń, które ja widzę w tym ekosystemie, bo rzadko bywa tak, że coiny zeszłej hossy biją tutaj furorę i wychodzą gdzieś tam bardzo, bardzo wysoko, jeśli chodzi o
następną hossę, tak? Rzadko to się zdarza, no miejmy nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Okej, okay. To co w najbliższym czasie się ma wydarzyć na ekosystemie Kosmos, to jest to, że Neutron prawdopodobnie, czyli jeden z ważniejszych projektów, wypuści airdropa. No wiadomo, prawdopodobnie na tych zasadach co zwykle, czyli jak stake'owałeś, jak trzymałeś i tak dalej. Uważam, nie wiadomo kiedy był snapshot, ale chciałbym, żeby to było tak zrobione, że snapshot był robiony w BES-ie. Czyli na przykład, nie wiem, pół roku temu, czy coś w tym stylu, w momencie, gdy była najgorsza lipa i ludzie, którzy stake'owali, między innymi ja, wiem też, że dużo ludzi ze społeczności We Are Crypto, że tam, gdzie było najgorzej, i myśmy byli i uważam, że za to powinien być zrobiony snapshot i za to powinni być ludzie wynagrodzeni gdzieś tam airdropem, bo dużo ludzi liczy też na to, że ten airdrop Neutronu będzie gdzieś tam bardzo zyskowny, nie? Czy tak się wydarzy, się okaże. Może tak być, bo Kosmos też no, zaskakiwał, tak? Nieraz. Nieraz było tak, że był trend spadkowy, Kosmos wyskakiwał z jakimś projektem, Crescent na przykład, ja na tym dostałem bardzo dużego airdropa, teraz to jest warte oczywiście niewiele, no na szczęście wtedy sprzedawałem i super. Teraz to w ogóle to spadło 99%, ale udało się wtedy szczęśliwie sprzedać, więc fajnie. I teraz może być też tak, że Neutron wyskoczy, jeżeli rynek będzie spadkowy, to nie znaczy, że Atom nie pójdzie do góry, bo ja już takie rzeczy widziałem na tym ekosystemie, totalnie nieprzewidywalny. No i dobrze by było, jakby tak było, nie? Jeżeli dostaniemy fajnego airdropa, może być tak, że cena Atomu też wyskoczy do góry, tak? No ale po airdropie jakie emocje opadną i jeżeli ten scenariusz z Bitcoinem się wydarzy, tak, no to po prostu my dalej polecimy na Atomie w dół. Zwróćmy też uwagę, że on nie wrócił tutaj, jak wszystko rosło, Atom też rósł, nie, nie oszukujmy się. On zrobił od tam powiedzmy 9 dolarów do 15 czy nawet 16 rajd, no to jest spory wzrost, ale to nie jest taki wzrost, jak zrobiły inne, bo na przykład RDNT to tam zrobił chyba 5x czy więcej, no było dużo coinów, które zrobiły kilka x'ów, więc tutaj Atom bez wątpienia jest z tym dużo w tyle. I to jest właśnie moja obawa, że on może w przyszłej hossie się po prostu nie przyjąć i miejcie to z tyłu głowy, jeżeli jesteście holderami, bo to są zagrożenia. Ile zarobimy na airdropach, no to jest inna kwestia, bo tutaj zależy też wewnętrznie od projektu airdropowanego. Dobra, także jeżeli scenariusz spadkowy Bitcoina się zrealizuje i tutaj wyszedł ten airdrop Neutronu, no to liczę na taki scenariusz, że tutaj możemy pójść do góry i po airdropie jak emocje wygasną, my spadniemy w dół, niżej. Zależy jak nisko spadniemy, tutaj jest też silne wsparcie na poziomie 8,60 w tym przedziale. I zależy jak nisko spadniemy, tutaj też będę na pewno patrzył, czy Atoma gdzieś tam warto sobie skupować. Dobra, także tak to wszystko wygląda, słuchajcie, w tym odcinku. Cały czas obserwujemy sobie Bitka, no tutaj ten scenariusz będzie się rozgrywał długo. To jest wykres dniowy, właśnie zwróćcie uwagę jak w ogóle ludzie reagują na Twitterze, jak podajemy scenariusz, nie wiem, na dniówce, no to ona się będzie rozgrywać przykładowo nawet kilka tygodni może to się rozgrywać. Jedna świeca to jest jeden dzień dopiero, więc to będzie trochę trwało, nawet te spadki trochę trwały, bo ten ruch trwał miesiąc praktycznie. Więc ludzie nie są przyzwyczajeni do takich timeframe'ów na krypto. Miesiąc w krypto to już jest długo. No i myślę, że to też trochę gubi, nie? Także tutaj nawet ten wzrost może trwać dwa tygodnie przykładowo. Jeżeli dwa tygodnie będziemy mieli wzrostu, to ludzie się zachłysną i to też jest dla Was wskazówka, bo jeżeli to się wydarzy i będziemy mieli na przykład dwa tygodnie wzrostów, które są odreagowaniem, ludzie się tym zachłysną, a potem możemy mieć zwałę. Dlaczego nie? Po dwóch tygodniach ludzie uwierzą, że już my lecimy tu na moon, tak? Więc obserwujcie bacznie wykres, co się będzie teraz działo. Jeżeli nie macie jeszcze pozycji, to się mocno zastanawiajcie, jakie warto zająć i czy w ogóle warto zajmować, bo może to jest zbyt ryzykowne w tym momencie. Ja tak jak Wam pokazałem, otworzyłem sobie tyciego shorta, ale to jest dopiero początek, tak? Nie wiadomo, czy ja go nie zamknę, więc na razie to będzie dla mnie na zasadzie budowania tutaj, budowania pozycji, nie? No, także dajcie znać, jakie Wy macie podejście na ten temat i co? Widzimy się w następnym odcinku. Aha, uwaga, jutro na Discordzie o 20.30 pogaduchy. Pisałem o tym na Telegramie. Pozdrówki, piąteczka, cześć.